na tym napływie. Przedwczoraj. No człowiek, jakiego byka posiadałem, to fala jak poszła, to tutaj się nie mogła uspokoić. Takiego byka. Tu na tym napływie. Gdzie on teraz jest? On gdzieś, ta, albo gdzieś tu, albo tam, rozumiesz? Tu jest bardzo ciężko, tu jest duża presja i tak. Tu nie ma tak tych takich średnich tego. Zwykle są większe sztuki. A one gdzieś tu są pochowane i ta woda opadła. Ciężko będzie. Może ruszą, ale kiedy? No się ustabilizował poziom i żeby się nic nie działo. Ale Sławek, ja się bardzo cieszę, że udało nam się w końcu spotkać nad Kwisą, nad twoją ulubioną rzeką Strągową. Kochaną. Ukochaną rzeką Strągową. Godzinami dyskutowaliśmy o tym, jak łowiłeś tutaj pstrągi od swoich najmłodszych lat. Dlaczego pstrągi akurat? Skąd to się wzięło? Urodziłem się nad Pstrągową rzeką, można powiedzieć. Urodziłem się w Lubaniu przede wszystkim, co nie? Miałem rodzinę. Kwisa z początku, co pamiętam, tak jako wielką, tajemniczą, czarną, niesamowitą rzekę. Byłem za mały do niej, w ogóle o niej myśleć nawet. Nie miałem sprzętu, wędek, ale takim była moim marzeniem podświadomym. A pstrągi wszyscy łowili, jak tu można powiedzieć. Starzy, młodzi, na rękę, na widelec, czym się dało, jak to na wsi, co nie? No ja, dzięki temu, że tego, ojciec był wędkarzem, dziadek, no to już w bardzo młodym wieku zacząłem po prostu, pokochałem wędki, nie tam jakieś inne metody, co nie? Prowadzące do celu, byle jak, ale żeby było... Do ryby. Do ryby, do mięcha. No i po prostu... Jeszcze miałem to szczęście, że trafiłem do takiego Francuza. Bo mój ojciec to był zwykły stary wędkarz, łowił na ciasto, bijamy rybę, co nie, tam żywca. Czasami zarzucili tam spod lodu, to tamtego, flaszeczkę wypili, jak to na lodzie, co nie? Ognisko, kiełbacha. Ja tak rekreacyjnie podchodził zimą, ale też, on też mnie zimą brał. Jeszcze byłem łebkiem, gil mi wisiał, co nie, po kolana. No i tak po prostu pokochałem to. Ten śnieg iskrzący, to zimno, to wszystko. Ale to chyba to takie, to te pierwsze, to początek pstrągarstwa, to takie pierwsze spotkanie z tą Kwisą, to tak mówisz o tym, pokochałem śnieg, pokochałem rzekę, wielka czarna rzeka, no. To dla ciebie. I kiedy pojawił się ten pstrąg? I dlaczego pstrąg? Potoki, bo potoki. Pełno było potoków w Sulikowie mieszkańcy. Mnóstwo. Tam były strumyczki,
potoczki, co nie, no i później wpadały do rzeki. Wszędzie były pstrągi, raki szlachetne, minogi, mnóstwo. To tak, jak dla dziecka, pamiętam, był fascynujący świat, bo wszystko widziałeś jak na filmie, jak po prostu w przezroczystej, czystej wodzie obserwowałeś, łowiliśmy szczeble, ślizę, co się dało. I przy okazji trafiały nam się pstrągi, co nie? No i pstrągi, a że ja chłopak ambitny, chciałem zawsze starym, jak to się mówi, przyłożyć po plecach, no to zacząłem kombinować. No i tam ojciec mi tam zawsze te lepsze żyłki, nieraz tam gdzieś coś podkradłem, haczyki tamtego. No i wiadomo, na początku łowiliśmy w różny sposób, na glizdę, jak to się mówi, pasikoniki, muchy. Co żyło nad wodą, to po prostu do wody wrzucaliśmy. Ale dla pstrąga, to by... Tak, później zacząłem już z premedytacją, gdzieś w wieku, no ja wiem, nie wiem, no może 10, może 11, 12 lat. Z premedytacją zacząłem polować na pstrągi. Czyli ile to już tych lat pstrągów miałem było? Już 40? Gdzieś... Tak, tak, no. 40 lat pstrągowania. Pierwszego pstrąga to pamiętam, bo pamiętam dużo pierwszych chyb w życiu, co wiem, klenie. Pamiętam, jak ja byłem oczarowany. No to mnie, to satysfakcja, że go złowiłem, ale takie pierwsze uczucie, jakby go szkoda było zabić, co nie? No, swoją pięknością po prostu przerastał inne niż wszystkie, tak? Wszystkie te ryby, które do tej pory łowiłem. Po prostu, jak popatrzyłem się w porównaniu z płotką, co nie? Tak. Tymi szczeblami, bo to tam te szczeble, to przecież w czasie tarła... Też tam, ładne. Też ładne, w czasie kolorowe, piękne, ale zwykle takie szare, tego tam... kiełbie to z pomedytacją łowiliśmy tam na te, ale pstrąg Boże, i to taki piękny, kolorowy. I pamiętam, że po prostu go zabiłem. Zaniosłem do domu z dumą taką tego. No i matka miała na mnie wpływ. Matka uczyła mnie tej wrażliwości. Ojciec był taki, co nie, zwykły, jak to się mówi, człowiek. Po prostu on traktował to jako mięso, pozyskanie pożywienia. Tak. Pochodził z Białorusi, no przecież w czasie wojny wiadomo, czy oni łowili po to, żeby zjeść. Nie dla przyjemności. Ale opowiadałeś mi właśnie, że ten początek twojej innego spojrzenia na to pstrągarstwo i na samego pstrąga jako takiego, jako zdobycz, efekt tych naszych godzinnych marszy przez krzaki, to właśnie od tej chwili, gdy przyniosłeś i pokazałeś mamie z dumą pstrąga zabitego. Wtedy się zaczęło, tak? No, później złowiłem większego i wtedy matka mnie porządnie opieprzyła, bo to była samica, co nie? I tak nawet przez przypadek, bo ktoś napisał artykuł, szczupacza mama, co nie? Tak. Już nie pamiętam. Boże, ja mówię, no to jest ta sama historia, tylko że odwrotnie, z pstrągiem. Bo ja dumniał, ja mam zdjęcie, bo knajpą w Stulikowie. Z tą szczupaczą mamą dziadek, to... Dziadek z mi zrobił. To, no, to 60, tak jak dla takiego chłopca jak ja, no to przecież... Gigant. O Boże kochany, ja to po prostu tak się trząsłem z emocji, z tego wszystkiego, a później sobie wyobraziłem zazdrość tych starych, jak to się mówi. I z wielką dumą szedłem przez ten Sulików z tym kijem w krótkich majtkach i sandałach, co nie, zasuwałem, żeby wszystkim pokazać, Lorbasa. Jak ja jestem, kurczę, mać szpec. I to była dla mnie nauczka. Ale i jednocześnie nauczka, początek. I początek wielki, bo po prostu już mi się nic, po prostu całymi nocami, już pstrąg 30-25, to jest kwestia po prostu złowienia w jakimś tam okresie, jakiejś tam ryby, dłużej. I później ta ambicja jest po prostu proporcjonalna, bo to się wyzwanie jest coraz większe. Ktoś, kto złowi suma, załóżmy 2 metry, to później sum metrowy, co dla innych, dziecię. Dla innych jest wielką zdobyczą, nie wiadomo jaką. Po prostu co to jest sumek, co nie? Ale Sławek, to... No, i tak samo z pstrągami, tak. Bo najpierw łowiłem, tak jak mówię, tam pasi koniki tego, ale to był krótki okres. Później Francuz, później przypadkiem ojciec, tam wujek wjechał do Stanu, zaczął przysyłać przynęty, no i tam w moje ręce wpadła rapala. Boże, to cudo, no jak to tego, tu próbowałem. I później jak wzięłem tą rapalę, pierwszy raz, mój kurczę, jak tym łowić? No ale tego, puściłem sobie z nurtem, co nie? Dobrze, że była płytko schodząca. Jezus kochany, 5 pstrągów wyskoczyło na raz i się o nią biły. 2 się zahaczyły, 1 spadł po drodze. Ja mówię, no nie. Drzwi się otworzyły. Ja mówię, Boże, co tu się dzieje? Gdzie te pasikoniki? Gdzie ja po łąkach będę latał, łapał pasikoniki, które mi, kurczę, z butelki czy tam ze słoika wyskakują? Koniec. No ale ojciec później zaczął... piątki w szkole, dostaniesz rapale, tak?
szantażował mnie po prostu, okrutny człowiek. Ale powiedz mi, Sławek... Może dzięki temu się przykładałem do nauki. Ale mamy, bo Sławek tak, zaczęły się pstrągi, tak? No. Ty jesteś znany wśród wielu najlepszych pstrągarzy w kraju jako ten ostatni Mohikanin, no, i ostatni z tej grupy największych pstrągarzy w kraju, no bo tak się przyrodę, o tobie mówi. Tak, przyrodę kochałem zawsze, po prostu nie bałem się tej przyrody, nigdy. Ja po prostu, czy pokrzywa, czy żmiję, to jak widziałem, to ja ją chciałem dotknąć, zobaczyć to. Nigdy mnie przyroda nie przerażała. Dziki, wszystko, cokolwiek widziałem, to mnie fascynowało i fascynuje mnie do tej pory. I po prostu ja, może jakieś środowisko wiejskie czy coś, przyroda jest moją pasją, te książki, to wszystko, w ogóle psychologia zwierząt, ja z lupą, jak byłem mały, to mrówki obserwowałem, tego wszystko po prostu mnie fascynowało. I bardzo dużo czytałem o przyrodzie, no i po prostu cały czas próbowałem to pod kątem tajemnicy łowienia ryb, co nie? Po prostu, żeby te ryby rozszyfrować. Co je boli? Czyli chciałeś odpowiedzieć na to tak. Słynne nasze pytanie, Sławku, o co tu chodzi? O co tu chodzi, właśnie. No i właśnie, o co tu chodzi? Że na przykład dzisiaj słabo biorą, co nie? Tak. No jest, 1000 odpowiedzi. Może jedna albo dwie są właściwe, co nie? Ale właśnie znaleźć tą właściwą, bo często, ja tak mówię, nie można z siebie samemu usprawiedliwiać, bo najlepiej zwalić na fazy, schodzić. Ale tu mówisz właśnie, Sławek, bardzo ważną rzecz, bo my jako ludzie, którzy gdzieś tam czasem w internecie się pokazujemy, dostajemy jakieś tam pytania od ludzi, nie brały, dlaczego nie brały, tak? Bo przyszliśmy od tych historii, od tego pstrągarstwa i ty powiedziałeś bardzo ważną rzecz. Ja starałem się, tak jak ty mówisz, cytuję ciebie, ja starałem się od dzieciaka odpowiedzieć sobie na pytanie, jak mam go złowić, jak mam tego pstrąga złowić. Ja powiem ci, że mnóstwo zapytań mamy, informacji od ludzi, którzy zaczynają pstrągować, dlaczego wyszedł mi. Tak jak mówiliśmy przed chwilą, tak? Byłem gdzieś tam w krzakach, przychodzę do ciebie, Sławek, wylazł mi, capał tego woblera, nie chciał go jeść. Ty mówisz, mogą być ślimaki, była duża woda. I zobacz, jak na to, ja patrzę, jak wielokrotnie jak z tobą rozmawiam, doskonale przecież pamiętasz, ile rozmów telefonicznych, Sławek, co się działo, że nie brało. Ty mi prostą dajesz odpowiedź.